A ty to... umiesz się tak jeszcze śmiać w ogóle? Nie, jeszcze. Wiedziałem, że panie... Namówimy cię! I normalnie na pudelku. Kacperek. Krytykuje stopę innych ludzi, nie? Który z aktorów prywatnie odstawał najbardziej charakterem od roli, którą grał? No i normalnie uznali, że w sumie haha, jesteś Kacperkiem, to zapłacisz za nas. A takie haha, no przecież możesz zapłacić za siebie. I tak się w sumie wywiązała taka konwersacja, że jednak ja zapłaciłem za wszystkich. A z kim miałeś najlepsze relacje, tak wiesz, z braci? Tak tylko dodam, w póki Mati bierze łyka, że miałem to samo pytanie, redaktorze. Także zdrówko, za wykolejonych. Zdróweczko. Mam wrażenie przynajmniej, że żeby na pewno osiągnąć duży sukces w showbiznesie, musisz trochę włazić ludziom w dupę. Czy kusiło ci czasami włożyć palec w tą diastemę Tomka Karolaka? Nawet można powiedzieć, że w pewnym momencie miałem taki lekki kres tożsamości po jakby rodzince, nie? Że w sumie nie wiedziałem, kim jestem, mimo że jakby nie miałem czegoś takiego, że w sumie nie wiedziałem, co lubię, co chcę robić ze sobą, kim ja jestem.